Także proszę Państwa, nasze Radio Tok FM Euroconchita Barbie Baby w nocy nadaje. Proszę bardzo. Radio Conchita. Tok FM Euroconchita Barbie Baby Armstrong Extra. Radio Conchita. Nasze Radio Conchita. Także jeszcze na trasie Łazienkowskiej, jak i wtedy też Szumareczka była mi dzisiaj, jeszcze o 23.27 z ronda wiatraczne odjeżdża, proszę Państwa, 523 ze szpitala, gdzie to jedzie, z szaserów, trasą Łazienkowską, dzięki Gierkowi pobudowaną. Dziękujemy Gierkowi Edwardowi. No i jak jedzie tą trasą, trzech Arabów było, uciekło, ale niepotrzebnie, bo zaraz przyjechał 523. No i jechał po prawej stronie kościółek, wszędzie kościółków pełno, no bo Warszawa jest katolicka, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. No i 523 w sekundzie dosłownie, tu na Saską Kępę, także już jestem w domu. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Państwa, buziaczki przesyłamy. Oczywiście nasze te karty może tu nie chcą działać, no ale my sobie damy jakoś radę. Proszę bardzo. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. No Mareczkowi jakoś tak nie udało się podrobić Herkulesa, bo to słaby, mały typek. Malutki taki kartofel, tak, mówią kartofel, tak, każe te nóżki, takie to wszystko kartoflowe, no, także zmęczony, jutro sobie dokończymy te nagrywania, pozdrawiam, także proszę się nauczcie Baltazara troszeczkę skupić, proszę Państwa. Wielkie morze. No i proszę Państwa, co oprócz tego wielkiego morza? Bardzo ciekawe są te proroctwa. Proroctwo Księgi Daniela. No i w porównaniu z Apokalipsą jest to bardzo ciekawe. Bardzo interesujące. Zapraszamy do oglądania, do podglądania. Bez końca. Księgę Daniela, proszę Państwa. Thank you.
Księga Daniela. Oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony potwarta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: podnieś się, pożeraj wiele mięsa. Potem patrzałem, a oto inna bestia, podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy, jej to powierzono władzę. Następnie patrzałem i ujrzałem nocne widzenia, a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury. Pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii, miała 10 rogów. My chcielibyśmy, żeby to było takie proroctwo, które się spełniło na naszych sekundach, na naszych oczach, tak? A to niemożliwe. Czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi różne od wszystkich królestw. Pochłonie ono całą ziemię, podepnie ją i zetrze. Dziesięć zaś rogów. Z tego królestwa powstanie 10 królów, po nich zaś inny powstanie odmienny od poprzednich i obali 3 królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czas i prawo, a święci będą wydani w jego ręce, aż do czasu i połowy czasu. Radio Conchita.
choroba zabijania, śmierć, głód. Radio Conchita. Czy na całym świecie pojawiają się tajemnicze dźwięki, gdy nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą? Teorii jest wiele, a większość z nich zebrał w swoim materiale Paweł Adrzewicz. Można by uznać, że to internetowy żart, gdyby nie fakt, że zjawisko jest nowe. Wątpliwość go poprzedkowo, wszystko pierwsze nagranie pochodzą z sierpnia ubiegłego roku z Kijowa. Naukowcy stwierdzili, że te dźwięki mogą pochodzić z jądra Ziemi. Kiedy sieć została zalana kolejnymi nagraniami, sprawę zaczęły opisywać media. Strange sounds. A w niektórych zakątkach świata zainteresowały się nią oficjalne władze. Rząd Malezji się na tym terminach właśnie zajął. Prosi obywateli swojego kraju nie tylko, żeby przysyłać nagrania. Dźwięki rejestrowano niemal na całym świecie, w obu Amerykach, Europie, Azji i Australii. Co ciekawe, nie nagrywano ich w Afryce.
Nie brakuje natomiast nagrań z Polski. Ich autorzy przed kamerami nie chcą przyznać, że słyszą głosy i w sumie trudno im się dziwić. Piszą za to na forach i w mailach do redakcji. Od kilku tygodni pojawiają się one w centrum Bytomia. W nocy spać w ogóle nie idzie. Duży procent filmików na YouTubie to ściema, ale jestem pewna, że to, co słyszałam, nie pochodziło od zwykłego samolotu i było niestandardowe. W sieci mnożą się teorie. Jedni podejrzewają początek przebiegunowania Ziemi, inni słyszą tu dźwięk apokaliptycznych trąb. Naukowcy ostrożnie wiążą zjawisko z dużą aktywnością Słońca, które bombarduje Ziemię cząsteczkami i energią. Niektórzy ludzie twierdzili, że podczas zórz polarnych, wtedy mamy burzę klimatyczną na Ziemi, słychać jakieś dźwięki, ale to też nie jest potwierdzone w żaden sposób naukowo. Zdarza się, że podobne dźwięki pojawiają się przy okazji dużych i krótkich trzęsień Ziemi. Ale ostatnio takich nie było. Hałas mogą też powodować przesuwające się masy lodu. W odróżnieniu od zwykłych trzęsień Ziemi bardzo trudno jest powiedzieć, skąd one pochodzą. One nie mają takiego wyraźnie oznaczonego początku ani końca. Spójnej i przekonującej teorii wciąż brak. A pytania wciąż rozbrzmiewają. Trudno się dziwić, że wraz z nadchodzącym 21 grudnia 2012 roku zainteresowanie niewyjaśnionymi zjawiskami rośnie. Kiedy nauka nie zna odpowiedzi, do głosu dochodzi wyobraźnia, a ta każdemu podpowiada co innego. Dla wydarzeń Paweł Przewicz, Polsat News. Radio Conchita. Tok FM Euro, Conchita Barbie, Baby, Langstrom Extra. Straszne, przerażające dźwięki nieznanego pochodzenia rejestrowane są już od kilku lat. Są. Na temat ich powstawania stworzono wiele teorii. Niektórzy twierdzą, że są to trąby apokalipsy zwiastujące powtórne przyjście Jezusa. Jeszcze inni uważają te dźwięki za tak zwany efekt powstały na skutek ocieplenia klimatu czy przebiegunowania Ziemi. Pojawiają się głosy, że jest to tajny projekt rządu, zwany jako HARP, którego zadaniem jest wpływanie na zachowanie obywateli przez fale elektromagnetyczne, a nawet kontrolowanie zjawisk atmosferycznych. Ile teorii, tylu zwolenników. W dalszym ciągu, po setkach nagrań, dalej nie wiemy, co to dokładnie jest. Sami naukowcy wymyślają wiele teorii, aby uspokoić ludzi i zapewnić ich, że nic im nie grozi. Dziś przedstawiamy Wam kilka interesujących filmików, które odnaleźliśmy w internecie. Co najważniejsze, wszystkie zostały wykonane już w 2016 roku. Zresztą zobaczcie sami. Władysława Rubina, który, powiem ze wzruszeniem, był naszym przyjacielem, który udzielił nam również ślubu z mężem w Watykanie 15 kwietnia 80 roku świętej pamięci. I chciałam zakończyć, że w tym roku będziemy obchodzić stulecie urodzin kardynała Rubina,
który się urodził w 1917 roku i wokół tego będą organizowane konferencje międzynarodowe i będę miała zaszczyt również w tym uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Anno. Kogo pozdrawiamy? Ja chciałam pozdrowić przede wszystkim i na początku, może nie przede wszystkim, ale na początku moją kochaną siostrę, która modli się z Radiem Maryja codziennie, z telewizją Trwam codziennie. I ja czasami jej mówię, może w czyny przełóż troszeczkę modlitwę również, bo byłoby bardzo dobrze, która jest osobą bardzo cierpiącą zdrowotnie, którą ma chorą córkę, więc proszę o modlitwę za nich i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Jest z nami również pan Jerzy Zarzecki, który na antenie Radia Maryja niejednokrotnie może być słyszany, za co też dziękujemy, za takie aktywne włączanie się w to tworzenie poszczególnych programów, za bardzo cenne komentarze, za cenne myśli. Panie Jerzy, Radio Maryja w życiu człowieka, który żyje poza Polską, w życiu człowieka, który z oddali patrzy na rzeczywistość ojczyzny, kościoła w ojczyźnie. Czym jest Radio Maryja? Może pozwolę sobie na samym początku serdecznie pozdrowić ojca Tadeusza i wszystkich ojców, jednego ojca Grzegorza, drugiego ojca Janusza szczególnie, Benedykta, dosłownie wszystkich. No i szczególnie wszystkich radiosłuchaczy, a w szczególności zależy mi bardzo na słuchaczach, którzy bardzo często wykazywali swoją taką sympatię do mnie na antenie. Zapytywano często, gdzie pan Jerzy i tak dalej. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pan Jacek, jeśli się nie mylę, ze Stanów Zjednoczonych i pewien pan z Wrocławia. Bardzo mi miło, kiedy słyszę tego typu, prawda, rozmowy, ustosunkowanie się do mnie. Wszystkich bardzo i to bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście przy okazji skorzystam właśnie ja na początku. Te pozdrowienia kieruję do mojej mamusi, Zarzeckiej Jadwigi z Augustowa, która jest wierną słuchaczką, która codziennie brat Romuald, siostra Jadwiga Kulifer, również Danuta Łagocka, wszyscy są wierni Radio Maryja i codziennie jak jestem w Polsce, to mówimy wszyscy razem, cała rodzina jak jeden mąż, nieustannie różanie, co oczywiście dla mnie to samo. Ja nie rozstaję się również we Francji. Mam pewien spojrzenie może o tyle ciekawe, że słucham również wiadomości francuskich i wiadomości świeckich, polskich, ale również Radio Maryja i mam pewne porównanie i przyznam się szczerze, że bardziej widzę tę rzeczywistość, pewniejszą rzeczywistość. Radio Maryja, szczególnie w czasie to już codziennie, w czasie, kiedy jest różaniec, to słucham, czy nawet w komórce nawet mam swojej, gdzie otwieram Radio Maryja, czy trwam w internecie, słucham codziennie również apel Jastrzębskiego. Trudno się rozstać. Jak raz ktoś usłuchał Radia Maryja, tak, ta miłość czuje się, jest tak potężna, że jednak bez Radia Maryja trudno się obejść. Dziękujemy serdecznie. Panie Jerzy, a który program w ramówce Radia Maryja czy telewizji Trwam najbardziej przykuwa panu uwagę, który cieszy się największą sympatią? Chyba najbardziej to jednak Rozmowy Niedokończone. Podoba mi się bardzo ten program. Po pierwsze, nie widzę żadnej tam poprawności politycznej. Widzę, że wszystko idzie tak od serca, gdzie pokazana jest autentyczna prawda, gdzie nie ma jakiegoś kamuflażu i Rozmowy Niedokończone najbardziej mi jednak się podobają w Radiu Maryja. Są z nami również uczestnicy dzisiejszego spotkania upadkowego. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby przekazać słowo pozdrowień i słowo również własnej refleksji na temat radia.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus dla księży z Radia Maryja, Barbara Matys z Francji. Chciałam przekazać najlepsze życzenia i pozdrowienia noworoczne dla mojej siostry z Łodzi, Aliny Chorosiewicz, Ludwika z Bytomia. Bardzo porządny człowiek, słuchacz widelny. I tak samo księżom Pawłom z Łodzi, całej parafii Świętego Ducha z Łodzi. Jesteśmy rodziną w końcu. Kochamy się bardzo, pani Helence i Maji, ich rodzinie. No i wnukom mojej siostry, Karolince i Karolowi. Wszystkim słuchaczom Radio Maryja dobrego nowego roku, błogosławieństwa i co najlepsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Tomasz Michalik, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Obrońców Krzyża w Paryżu. Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić słowa podziękowania najgłębszego i szczerego ojcu Tadeuszowi Rydzykowi oraz wszystkim jego współpracownikom, zarówno duchownym, jak i świeckim. Będąc emigrantem od 35 lat, nie spodziewałem się, że dożyję chwili, w której wolna i niepodległa Polska, także katolicka, w pełnym sensie tych słów, będzie mogła być urzeczywistniona. To właśnie dzięki dziełu ojca Tadeusza Rydzyka i jego współpracowników staje się to możliwe. Podziękowanie również kieruję w związku z tym, że do tej pory jest to jedyne stowarzyszenie, czy organizacja, czy wspólny wysiłek ludzi dobrej woli, bez wątpienia pod wpływem Ducha Świętego, który w sposób zdecydowany, świadomy, w pełni przyjmują nauczanie wskazane przez i głoszone i wskazane, w szczególności do Polaków, przez ojca świętego Jana Pawła II. Odniosłem wrażenie, że cześć oddawana już w tej chwili świętej pamięci ojcu świętemu była w ostatnich latach, została zamieniona w cześć powierzchowną, że zaniknęła świadomość i znajomość nauki pozostawionej dla Polaków. I mam świadomość również, że to w tej chwili jest jedyne środowisko, czy też rodzina, która w pełni przyjmuje myśl najgłębszą nauczania Jana Pawła II. I dzięki temu miejmy nadzieję, że ta myśl nie zginie i będzie rozpropagowana i będzie utrwalana, i na tej myśli zostanie wreszcie zbudowana Polska z pomocą Bożą. Jeszcze raz mówię, dziękuję tym wszystkim Polakom i chciałbym poprzez tę możliwość przekazać pozdrowienia i szacunek. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Nazywam się Jadwiga Stochmal Abdelmalak. Od ponad 15 lat mieszkam we Francji i od teraz jest już 13 rok, kiedy pracuję w Szkole Polskiej, która została powołana do istnienia w Domu Kombatanta. Została powołana ona przez Misję Polską z inicjatywy księdza rektora Mifuata Stanisława Jerza. Natomiast od tego roku jestem dyrektorem tej szkoły. Szkoła nosi nazwę Quo Vadis. Przyjmujemy tutaj dzieci wszystkie, które chcą poznawać przede wszystkim kulturę naszego narodu. Chcą poznawać sztukę i poprzez właśnie ten rodzaj poznawania naszego kraju, naszej ojczyzny, mogą kształcić swój język. Bo tylko wtedy, kiedy będą mogły znać swoją kulturę, swoją przynależność, wiedząc, kim ich byli rodzice, bądź jednokrotnie spotykamy się z rodzinami, które są mieszane, więc są rodziny i francuskie, są francusko-polskie, są rodziny chińsko-polskie, są również rodziny libańsko-polskie, są też również czysto polskie, a więc mamy do czynienia z różnorodnością rodzin i przede wszystkim ważne jest, aby łączył nas jeden duch, bo wiemy, że ciało ma wiele członków, ale ważne by był jeden duch i w tym duchu chcemy, żeby te dzieci były wychowywane. To już zresztą kiedyś Adam Mickiewicz, to było jego pomysłem, żeby powstał Dom Polski i
postawił on wtedy na pomysł, aby jednak kształcić młodzież i kształcić naród poprzez kształcenie ducha. Bo jeśli tego to tracimy po prostu wszystko. I osobom, którym zależy, które chciałyby kontynuować swoją tradycję właśnie w swoich rodzinach, proponujemy to w naszej szkole, aby dzieci przychodziły do nas, obojętnie jakimi mają problemami z mówieniem, rozumieniem, mają możliwość znalezienia swojego miejsca tutaj, po to, aby każdy nauczyciel mógł skupić się na ich własnych problemach, ich przeżyciach związanych i tu z życiem, i z tym, skąd pochodzi. Przynajmniej jedno z jego rodziców, czy z przodków, a więc babcie, dziadkowie, czy pozostała część rodzin, która w dużej mierze jest jednak w Polsce. To jest bardzo istotne, dlatego że dzieci, które nie wiedzą, kim była ich rodzina, nie mają poczucia w ogóle żadnej wartości. No co to z tej rodziny, jak nie chcą Biblii czytać, prawda? Co z tego dziadka, co z tej babci? To więc po co to pieprzyć głupoty? Trzeba iść do Świadków Jehowy i posłuchać prawdy. Samotnie, bez dziadka, bez babci, a każdy sam za siebie będzie przed Jahwę odpowiadał. Chciał dotychczasowej polityki, czego sygnałem było do dupy po prostu. Tego kościoła. Co to znaczy babcia, co to znaczy dziada? Za wszelką cenę. Jeżeli oni nie podzielają twoich poglądów co do prawdy, która jest w Piśmie Świętym, nie chcą czytać Pismo Święte, palą ci, niszczą ciebie. No to niszczą, no to jak można z dziadkiem i babcią? Nie można. A więc możliwością wystąpienia wojen handlowych, no które na pewno nikomu nie wyjdą na dobre. Nie wiem, skąd pan minister Macierewicz czerpie taki optymizm, podczas kiedy właściwie cały świat i wszyscy liczący się komentatorzy zachowują no, daleko idącą wstrzemięźliwość. To nie o to chodzi, żeby potępiać, krytykować, czy też wyciągać niekończące się pomyłki i pasusy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, które popełnił w kampanii wyborczej, a co jest rzeczą namacalną, łatwo weryfikowalną i zupełnie oczywistą, ale no, musimy po prostu poczekać. Stare polskie przysłowie mówi, że po owocach ich poznacie, a więc to dopiero wszystko przed nami. Mimo wszystko nie byłbym skrajnym pesymistą, tak jak to niektórzy prezentują. Nie byłbym też nadmiernym optymistą. To mówi się popularnie i bardzo nietrafnie, że prawda leży po środku, tylko że nikt nie wie, czym jest właściwie ten środek. I czy ona rzeczywiście leży po środku, czy może tam, gdzie leży jednak? Jeśli chodzi o wystąpienie nowego amerykańskiego prezydenta, nawiązał do niego także prezydencki minister Krzysztof Szczerski, który po pierwsze zapowiedział podróż dyplomatyczną do Waszyngtonu w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy. Ta wizyta ma się odbyć w lutym. Przy okazji stwierdził też, że nasze Poland First i America First Donalda Trumpa muszą się spotkać na gruncie wspólnych interesów. Jak szerokie jest to pole wspólnych interesów między Polską a USA Donalda Trumpa? To pole oczywiście istnieje, ale też można to odbierać w kategorii no, bardzo prostej, że to jest sojusz rekina i płotki. My jesteśmy krajem średniej wielkości o ograniczonych możliwościach, grających jednak pewną rolę w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, z czego Amerykanie doskonale sobie zdają sprawę, ale nasi sąsiedzi, głównie Niemcy i Rosja, są bez porównania ważniejsi. Im prędzej znamy sobie do końca z tego sprawę, im bardziej ostrożnie będziemy prowadzić naszą politykę, tym w sumie lepiej dla nas. Zalecałbym tu daleko idącą ostrożność, a bardzo dobrze się dzieje, że tutaj pewna ofensywa dyplomatyczna będzie podjęta. No, pewnym testem na prawdomówność i na realność obietnic Donalda Trumpa będzie sprawa zniesienia wiz
po dwóch tygodniach od momentu zwycięstwa, zdaniem Donalda Trumpa na spotkaniu z Polonią, wizy mają być zniesione. Ja już pomijam to, że to nie leży w gestii prezydenta, tylko kongresu. Kongres jest oczywiście republikański, więc to jest do przeforsowania, ale nawet te dwa tygodnie no, nie wydają mi się zupełnie realne. Dlatego znowu byłbym niezwykle ostrożny w tej kwestii, czego my oczekujemy od Stanów Zjednoczonych, a oczekujemy na pewno więcej. Oczekujemy na pewno rozpięcia do końca tego parasola bezpieczeństwa, który mamy w NATO. I o to chciałbym dopytać, panie profesorze, właśnie, bo pojawiają się z jednej strony obawy, że nowy prezydent amerykański mógłby ponad głowami tych mniejszych dogadać się z tym większym, w tym wypadku oczywiście z Rosją. Z drugiej strony minister Macierewicz mówi, że można spodziewać się twardego podejścia Donalda Trumpa do prezydenta Putina. Nie wiem, na jakiej podstawie to mówi, bo wszystko wskazuje na to, że Donald Trump jest raczej zafascynowany osobowością Władimira Putina. Nie wyprzedzałbym tutaj biegu wydarzeń. Byłbym naprawdę bardzo ostrożny w formułowaniu dzisiaj takich opinii. Opinii, jak rozumiem, zachęcających, ale opinii, krótko powiedzmy, niezbyt pewnie słuchanych w Waszyngtonie, bo tam są inne problemy, inny kaliber spraw. Profesor Michał Chorośnicki, amerykanista, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentują nasi goście. I nasi korespondenci. Na zakończenie przeniesiemy się jeszcze do Francji. We Francji odbyła się pierwsza tura prawyborów w partii socjalistycznej, w której sympatycy lewicy wybierali spośród 7 kandydatów. Jeden z nich będzie reprezentować socjalistów w majowo-kwietniowych wyborach prezydenckich. Łączymy się teraz z naszym korespondentem w Paryżu. Marek Brzeziński, dobry wieczór. Dobry wieczór, ale o tym dopiero będziemy wiedzieli za tydzień, dlatego że dzisiaj dopiero została wyłoniona finałowa para. Pan już zna częściowe wyniki. Toczą się we Francji Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, więc mogę powiedzieć, że Amon wygrywa 35-31 z Manuelem Valsem. Manuel Valls jest bardziej znaną osobą w Polsce. To były minister spraw wewnętrznych, a później były premier. Amon też był ministrem do spraw takich, powiedzmy sobie, socjalno-ekonomicznych. Mniej znana postać na, powiedzmy sobie, w Polsce, czy też w Europie. To jest człowiek, który chciałby wprowadzić taką zasadę, aby wszyscy, bez względu na to, czy pracują, czy nie pracują, żeby dostawali po 600 euro miesięcznie. To by kosztowało 45 miliardów euro. No i tutaj oczywiście obciążenie podatkowe przedsiębiorstw znacznie by wzrosły. Program Manuela Valsa jest troszeczkę inny. Mianowicie on chciałby, żeby nie było podatku od dodatkowych godzin pracy, żeby ludzi po prostu zachęcić do tego, żeby wyszli poza ten 35-godzinny tydzień pracy, tak jak w tej chwili obowiązuje we Francji, żeby zachęcić ich do tego, żeby chciało im się pracować troszkę dłużej. No i ten jego program to są raptem 4 miliardy euro rocznie i on uważa, że tutaj też dałoby się jakoś te pieniądze zorganizować ze Skarbu Państwa. Trochę mnie zaskakuje spokojny ton pańskiego głosu, bo mówi pan z wielkim spokojem o tym, że Manuel Valls jest drugi, a do niedawna jeszcze przecież był faworytem. To prawda, ale to tak jak w wyścigu kolarskim. No, liderzy się zmieniają. Manuel Valls był, potem był Arnoux Montebourg, który dla mnie to, że on przegrał, jest pewną sensacją, dlatego że on jest takim troszeczkę socjalistycznym, lewicowym populistą, który wydawało się, że ma ogromne szanse. Był Vincent Peillon, były minister edukacji, zresztą profesor uniwersytetu w Neuchâtel w Szwajcarii, gdzie wykłada ekonomię. I oni wszyscy mówili na przykład o czymś takim, jak o tarczy fiskalnej dla przedsiębiorstw. I okazało się, że oni przegrali, że oni zostali daleko w tyle, no bo no, na Montebourga raptem 18% głosowało. Inna sprawa to jest kwestia frekwencji, bo według ocen wstępnych jest od 1 700 000 do prawie 2 milionów osób, które głosowały. To jest, jeżeli nawet będą 2 miliony, to jest połowa tych osób, które
brały udział w prawyborach republikańskich w listopadzie, które głosowały na prawicę wybierającą François Fillona, też zresztą byłego premiera, na kandydata w majowych wyborach. I okazuje się, że tak, czy z jednej strony socjaliści są, powiedzmy sobie, bardziej rozdrobnieni, czy lewica jest w ogóle niezmobilizowana, a poza tym, czy to świadczy o tym, i to jest bardzo ważny element w komentarzach tutaj francuskich, świadczyłoby o tym, że jednak po prostu wszyscy stawiają tutaj w tej chwili we Francji, w tej sytuacji, która jest gospodarczej, na prawicę bądź na skrajną prawicę. No i właśnie o pańskie zdanie chciałem jeszcze dopytać, czy lewica straciła ducha? Dziennikarz nie ma zdania. Ja mogę powiedzieć, że to, co znam z komentarzy prasowych, z komentarzy ludzi, którzy, ekspertów francuskich, wydaje mi się, że lewica straciła rozpęd. To jest tak, wie pan, jak ktoś wypadł za burtę Stefana Batorego, to ten Stefan Batory, mówię o transatlantyku polskim, hamował 4 mile. W związku z tym szansa na wyciągnięcie tego biedaka była znikoma. I to jest dokładnie to, co się dzieje z lewicą francuską. Ona w tej chwili jest rozdwojona. Ona przeżywa pewnego rodzaju schizofrenię polityczną, bo z jednej strony jest to anachroniczna lewica, tkwiąca jeszcze gdzieś tam korzeniami w, powiedzmy sobie, nawet XIX-wiecznej Emila Zoli i Karla Dickensa, tym jestestwie, powiedzmy sobie, kapitalistycznym, a z drugiej strony ona chce być taka bardziej socjaldemokratyczna, bardziej skandynawska. I okazuje się, że te dwa nurty po prostu zażerają się wzajemnie jak piranie. No i na tym oczywiście korzysta prawica, a obawiam się, że może skorzystać również skrajna prawica, bo ona ma wyśmienity tutaj żer rzucony w postaci imigrantów i uchodźców. Czy to oznacza, że lewica francuska szuka swojej tożsamości w roku 2017? Wydaje mi się, że wreszcie zaczęła szukać. Dlatego, że ani za czasów Mitterranda, ani za czasów trockisty Jospena nie szukała tego. Cały czas tkwiła właśnie w tych starych nawykach socjalistycznych. Przecież tutaj prawica we Francji jest bardziej lewicowa niż prawica na przykład, powiedzmy sobie, w Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek indziej. I lewica nie miała żadnego kontaktu z rzeczywistością. Oni tutaj trochę żyli tak jak w wieży z kości słoniowej. Oni byli odrealnieni. I w tej chwili ta młoda część, a tutaj muszę przyznać, że chapeau, jeśli chodzi o Katalończyka i wielbiciela Barcelony, mianowicie Manuela Valsa, który pochodzi właśnie z tego miasta, on rzeczywiście nadał nowego rozmachu, jeśli chodzi o socjalistów. No i Benoît Hamon. Tu chapeau też. Drugie to ten człowiek rzeczywiście przeprowadził bardzo dynamiczną kampanię przedwyborczą, z tym, że wydaje mi się, że ludzie są troszeczkę zmęczeni, jeśli chodzi o socjalizm. Przed nami bardzo ciekawe wybory. Pojawia się pytanie, czy lewica w tych wyborach, w wyborach prezydenckich we Francji będzie się liczyła. Na to pytanie dziś nie odpowiemy, bo już niestety brakuje nam czasu, a z pewnością te wątki jeszcze będą w dyskusjach politycznych we Francji, a zapewne także w Polsce powracały. Naszym gościem był korespondent Polskiego Radia w Paryżu, Marek Brzeziński. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. W dzisiejszym podsumowaniu dnia to już wszystko. Jakub Kukla, bardzo serdecznie państwu dziękuję i do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Polskie Radio 24. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, jak często i dlaczego zmieniają się w Polsce przepisy podatkowe. O tym także w naszym serwisie internetowym gospodarka.polskieradio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Autopromocja. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W Zakopanem euforia po zwycięstwie Kamila Stocha. Nasz najlepszy skoczek wygrał konkurs Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Drugi był Niemiec Andreas Wellinger, a trzeci jego rodak Richard Freitag. Miejsce pierwsze! Tutaj lata nasz mistrz świata Kamil Stoch! A po dekoracji Kamil Stoch mówił do tysięcy kibiców. Ja po prostu chcę skakać, robić to najlepiej, śpiewać z wami Mazurka Dąbrowskiego. Zwycięstwo było tym cenniejsze, że po pierwszej serii nasz mistrz zajmował dopiero szóste miejsce, jednak w drugiej dał z siebie wszystko. Skupiałem się tylko i wyłącznie na oddaniu dobrego skoku w drugiej serii. Chciałem to zrobić przede wszystkim dla siebie, ale też dla tych kibiców, którzy tutaj dzisiaj przyszli nas wspierać. I to było szczególne słyszeć i widzieć reakcję kibiców. Kibice wierzyli w zwycięstwo i nie kryli radości po zawodach. Wierzyliśmy, bo jesteśmy Polakami, to wierzymy w naszych. Rewelacja w takim zawodu, żeśmy czekali! To jest mistrzostwo nad mistrzostwami! Wierzyliśmy w Kamila, że wygra. I wygrał. Pokazał, że jest najlepszy. Polska! Polskich skoczków dopingowało na Wielkiej Krokwi co najmniej 23 tysiące kibiców z całej Polski. Z Zakopanego i to w banach Polskie Radio. Kamil Stoch dzięki zwycięstwu utrzymał pozycję lidera w Pucharze Świata. Premier Beaty Szydło w ramach przeglądu resortów spotka się dziś o 10.30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim oraz przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, ministrem Henrykiem Kowalczykiem. Przegląd rozpoczął się w minioną środę i ma potrwać 2 tygodnie. W trakcie spotkań szefowie poszczególnych resortów przedstawiają działania, które będą realizowane przez rząd w 2017 roku. Na Węgrzech dziś dzień żałoby narodowej. W nocy z piątku na sobotę węgierski autokar spłonął na autostradzie pod Weroną. Zginęło 16 osób. 6 rannych jest wciąż w ciężkim stanie. Większość pasażerów stanowili wracający z obozu nauczycielskiego we Francji uczniowie jednego z gimnazjum w Budapeszcie. W chwili obecnej nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. W tej sprawie wszczęto śledztwo we Włoszech i na Węgrzech. Według węgierskiego ministra spraw zagranicznych identyfikacja 16 ofiar śmiertelnych wypadku może potrwać nawet kilka dni. Premier Włoch Paolo Gentiloni nie jest zaskoczony przemówieniem Donalda Trumpa po zaprzysiężeniu. Nie spodziewał się, że nowy prezydent będzie różnił się od republikańskiego kandydata na prezydenta. Szef włoskiego rządu mówił o tym wieczorem w publicznej telewizji Rai. Paolo Gentiloni przypomniał, że Amerykanie brali udział w wyzwalaniu Włoch spod okupacji niemieckiej. W czasie wakacji odwiedza on amerykańskie cmentarze wojenne pod Rzymem. Dlatego uważa, że bez względu na Donalda Trumpa nic nie zmieni przyjaźni włosko-amerykańskiej. Nie zmienią się też wartości, w które wierzą Włosi, podobnie jak Europa, i których się nie wyrzekną. Dla nas protekcjonizm nie jest rozwiązaniem. Dla nas imigrant i odmienny od nas, którzy muszą oczywiście akceptować nasze reguły, muszą zostać przyjęci, nie mogą być odepchnięci. Dla nas wartością jest społeczeństwo otwarte. Dlatego my, Europejczycy, niezależnie od Trumpa, mamy te wartości i musimy ich bronić. Szef włoskiego rządu wyraził przekonanie, że podobnego zdania jest kanclerz Angela Merkel. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tysiące osób wzięło udział w Paryżu w manifestacji przeciwko aborcji. Według organizatorów na ulicach stolicy Francji miało się pojawić 50 tysięcy uczestników marszu, który został poparty przez papieża Franciszka. Z Paryża Marek Brzeziński. Na transparentach umieszczono wiele haseł, które dały się sprowadzić do jednego mianownika, iż możliwość urodzenia swojego dziecka bez żadnych nacisków na usunięcie ciąży to jest prawdziwa wolność kobiety mogącej podejmować niezależne decyzje dotyczące jej samej, mówi jedna z uczestniczek manifestacji. Jak po raz czwarty zaszłam w ciążę, to mój mąż chciał, abym ją usunęła. Stosował szantaż emocjonalny. To samo przytrafiło się moim przyjaciółkom. Mężczyźni powinni brać na siebie odpowiedzialność w takich sytuacjach, także niechcianych ciąż. Ja osobiście jestem przeciwko aborcji, ale są takie sytuacje, w których nie da się tego uniknąć i kobiety muszą to zrobić i mają do tego prawo. To jest wolność. Zgromadzenie Narodowe, niższa izba parlamentu francuskiego, ma w nadchodzącym tygodniu rozpocząć debatę nad przyjętym w grudniu przez Senat projektem uchwały dotyczącej modyfikacji prawa do aborcji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody.
Wracamy do kraju. W nocy na zachodzie i w centrum oraz w rejonach górskich zachmurzenie umiarkowane, miejscami małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie duże, na Suwalszczyźnie miejscami słabe opady marznące i mrzawki powodujące gołoleć. Na południu i zachodzie marznące mgły osadzające szać i ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Temperatura od minus 14 stopni w górach przez minus 7 na południu, minus 5 na północy, minus 3 w centrum, do minus 1 nad morzem. Wiatr na przeważającym obszarze kraju słaby, ale na wybrzeżu okresowo umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po pierwszej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Bogumił Huseinow, dobry wieczór. Publicyści dziennika Washington Post negatywnie ocenili wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa na inauguracji prezydentury, uznając, że jego polityka może zagrażać sojuszom i pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie. W studiu profesor Katarzyna Żukrowska ze Szkoły Głównej Handlowej. Kłaniam się, profesor. Dobry wieczór. I Tomasz Zalewski, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Waszyngtonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Wielu amerykańskich obserwatorów uważa, że izolacjonizm Trumpa przyczyni się do dalszego rozkładu globalnego porządku stworzonego po II wojnie światowej. Z kolei szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier uważa, że objęcie przez Donalda Trumpa stanowiska prezydenta oznacza ostateczny koniec XX stulecia. W czasach globalnego nieporządku stawka jest bardzo wysoka, ostrzega polityk SPD w niemieckim dzienniku Bildzie i dodajmy, że mówi to prawdopodobny prezydent Niemiec. Koniec porządku powojennego, jaki wobec tego będzie porządek w XXI wieku zaprowadzony przez Donalda Trumpa, czyli czy szykuje się nam nowa jałta? Tomasz Zalewski. No tutaj jeszcze poczekajmy, ale niestety to, co się zdarzyło w czasie inauguracji, przemówienie Trumpa na inauguracji, na pewno nie mogło nas uspokoić. Ono potwierdzało obawy, że właściwie, no cóż, Trump pozostaje Trumpem z tej kampanii. Było zadziwiające zupełnie przemówienie. Przemówienie właściwie takie same jak w czasie kampanii wyborczej, kiedy się, prawda, zagrzewa swoich fanów do walki, prawda, o coś. I nie było w tym przemówieniu żadnego jakiegoś, no, gestu, prawda, wyciągnięcia ręki. Ugodowości wobec większości Amerykanów, którzy głosowali na Hillary Clinton. Dokładnie. I cały ton przemówienia był szalenie gniewny i konfrontacyjny. I pełen obietnic, prawda, że wszystko się od dziś, od kiedy on obejmuje rządy, będzie wspaniale, że będzie likwidowana bieda, prawda, mi wszyscy dostaną pracę, będzie bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Trudno sobie wyobrazić, jak on to zamierza zrobić w sytuacji, kiedy to są wszystko problemy, których się nie rozwiązuje tak natychmiast, ani nawet w ciągu kilku lat tak naprawdę. Natomiast co do, ponieważ pan zaczął od tych kwestii międzynarodowych, prawda, od tej perspektywy międzynarodowej, to Ameryka i świat, no to jeśli on tam powtórzył znowu to samo, co mówił w czasie kampanii wyborczej, że no, naszym hasłem będzie America First, wyłącznie, że będzie się wyłącznie kierować amerykańskimi interesami we wszystkim, to brzmi groźnie, no bo wiadomo, że oczywiście wszyscy amerykańscy prezydenci się kierowali przede wszystkim interesami Stanów Zjednoczonych, ale jeśli się to cały czas podkreśla z naciskiem, prawda, jednocześnie mówiło się o tym, że no, NATO jest sojuszem przestarzałym, prawda, że wyrażał się podziw wobec dla takich postaci jak Władimir Putin i inni, prawda, jacyś autokraci, że pisało się, kiedy był kilka lat temu, żeby się dostosować do sytuacji. Musi zmieniać te twarze, proszę Panie. Oczywiście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mówimy tutaj o takim pozytywnym zmienianiu twarzy. Dla mnie, że jak gdyby ta jego cały ten gniew, ten seria tych populistycznych, prawda,
obietnic, że no, od dziś wszystko będzie dobrze, bo wreszcie lud będzie odzyskał głos, prawda, przeciwko, też nie było jasne, nawet przeciwko komu, no mówi cały czas przeciwko elitom, Waszyngtonowi, prawda? Ostatnio mówił, że media są częścią tych elit, ale można by też odnieść wrażenie, że jak gdyby to była taka walka przeciwko wszelkim tym siłom na całym świecie, które były, prawda, wyzyskiwały rzekomo Amerykę, prawda? Korzystały za darmo z pomocy amerykańskiej, amerykańskiego parasola nuklearnego na przykład. Więc to w tej perspektywie międzynarodowej brzmi niestety bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. No, czy do drugiej auty dojdzie, to się przekonamy zapewne niedługo, kiedy dojdzie do spotkania Trumpa z Putinem. No ale na razie no, nic właśnie nie wskazuje na to, że możemy spać spokojnie. No bo oczywiście były te nominacje, o których żeśmy mówili już, prawda? Sekretarz stanu, prawda, który jest poważnym człowiekiem, biznesmenem. I jednocześnie jak gdyby należy do tego mainstreamu republikańskiego, to znaczy no, on mówił zupełnie i wyraził się zupełnie inaczej niż sam Trump w czasie swoich przesłuchań przez komisję, bo mówi, że Rosja jest prowadzi agresywną politykę, która należy się przeciwstawić. To samo mówił nominat na sekretarza obrony, generał Mattis, ale no ale to są jego członkowie jego gabinetu, oni będą jego słuchać, nie on ich, prawda? Jednocześnie Trump ma obok siebie, będzie miał doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, emerytowanego generała Michaela Flynna, który się wydaje wyłącznie jest opętany obsesją walki z radykalnym islamem. Natomiast co do Rosji, to nie wiemy, no i wiemy tylko tyle, że on występował w telewizji rosyjskiej, siedział obok Putina i on zdaje się nie ma złudzeń co do Rosji, co do Putina, ale on nie wydaje się należeć do tego mainstreamu, do tego głównego nurtu polityki amerykańskiej zagranicznej, który dominował w ostatnich kilkudziesięciu latach, znaczy, których podstawą były sojusze, prawda? Zaangażowanie Ameryki w to, co się dzieje na świecie, prawda, we wszelkich zapalnych punktach, zainteresowanie tym, co się dzieje, prawda, wewnątrz poszczególnych krajów. Tymczasem Trump mówi, że no, nie będziemy się w ogóle wtrącać w to, co się dzieje w innych krajach, bo nas to nie interesuje. Także no, ja tutaj jestem pesymistą po prostu, ale nie wiadomo, może, jak dalej się sytuacja potoczy. Miejmy nadzieję, że ludzie, którzy otaczają prezydenta Trumpa, będą nieco tonować, czy też będą wpływać na decyzje gospodarza Białego Domu. Natomiast wracając do tego wystąpienia krótkiego, 16-minutowego, jak wszyscy zwrócili uwagę, inaugurującego prezydenturę Donalda Trumpa, chciałbym zapytać się o to, co najczęściej padało w tym wystąpieniu, mianowicie izolacjonizm, protekcjonizm przede wszystkim i to, że będzie się walczyć o amerykańskie interesy, nie zważając na tym, co dzieje się na świecie. Czy rzeczywiście Donald Trump zastał Amerykę w ruinie? Trudno powiedzieć, że Ameryka jest w ruinie, dlatego dała sobie radę zdecydowanie lepiej niż Europa, wychodząc z kryzysu 2008+. Bo taki obraz wyszedł z tego wystąpienia. Na pewno, jeżeli zaczniemy analizować stan gospodarki amerykańskiej, no to możemy powiedzieć, że jest sporo do zrobienia w tej gospodarce, ale w każdej gospodarce, bo gospodarka nie lubi bezczynności, przez cały czas się zmienia, dostosowuje się do tego, co dzieje się w otoczeniu międzynarodowym, jak zmienia się struktura gospodarki w reakcji na to, co dzieje się w otoczeniu międzynarodowym. Natomiast przede wszystkim podkreślał Trump w tym swoim krótkim wystąpieniu te hasła, o których mówił podczas kampanii wyborczej, czyli America First.
Ameryka przede wszystkim. No ale to jest hasło, żaden prezydent wcześniej nie mówił, że będzie klasował Amerykę poza innymi krajami.